to robi wrażenie. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii, Anna, jest bardzo podeszła w latach. No to już trudno powiedzieć delikatniej, że mamy do czynienia z jakąś naprawdę taką bardzo starszą osobą. I ta osoba staje się apostołką. Czyli nie ma tutaj terminu ważności na bycie apostołem. Głosić dobrą nowinę, bo ona to robi właśnie, ludziom, możemy do końca naszych dni. Nawet tak nie będziemy w stanie już mówić słów, to możemy to robić spojrzeniem. To możemy robić to całym klimatem naszej ufności, którą pokładamy w Bogu. Tak, bycie apostołką, bycie apostołem, to jest coś, do czego jesteśmy wezwani do końca naszych dni.